Cześć, tu Jaromir, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry They Are Billions. Dobra, musimy się rozbudowywać. Co nie będzie takie proste, żywność nam będzie ograniczała bardzo. Nie wiem, czy bym nie zrobił jeszcze jakiegoś jednego tartaku. Bo... Nie, mamy dwa tartaki. To może nie. Myślałem, że mamy jeden tartak. Chatka myśliwego. No tu jest jakby główny problem z tymi... Tu by się dało skitrać. 15. 16. No, na pewno będziemy musieli się rozwijać tutaj dalej. No, zróbmy tak, żeby mieć tutaj spokój. Czy tu wystarczy? Myślę, że tutaj jak damy taką wieżyczkę, to będzie ok. A resztę ja bym powoli posyłał, żeby tam jednak... Właśnie, wy się zajmijcie jednak czyszczeniem tego terenu. Bo na pewno musimy tutaj troszkę teren oczyścić. Ok. Na pewno w tym kierunku musimy się rozwinąć, żeby do tych struktur dojść. Albo musimy tam wielką armię wysłać, albo po prostu się w tamtym kierunku aż rozbudować. No nie wiem. Nie mamy w sumie żadnych innych tutaj, kurczę. Czy może trzeba było tych żołnierzy wziąć, jeżeli chodzi o możliwości nasze ofensywne byłyby większe. Na pewno musimy pompować ile wlezie po prostu tych żołnierzy, bo część musi zostać tutaj bronić. O, tu w zasadzie jest tak, bym powiedział, wąskie gardło, możemy tu postawić drugi mur. Weź sprawdź tutaj. A, tu jest jednak przejście. No tutaj trochę ich jest do oczyszczenia, ale powoli spróbujmy w tym kierunku iść. O, zwiadowczyni zdobywa stopień weterana. Co jest? Gdzie są struktury atakowane? Dobrze. Idź tam pomóc, bo ich coś tu za dużo jest. Dobra, powinniśmy tutaj załatwić ich. No, bo ci stąd przychodzą. Na wszelki wypadek ciebie bym dał tutaj, żeby tu mieć po dwie jednostki. Tu mam nadzieję, że nic nie będzie nas atakowało od tej strony, szczerze mówiąc. No i dobra, a wy posuwajcie się troszkę do przodu. Są kolejne zasoby. Może tu nie będzie wyjścia żadnego. Spróbujmy to oczyścić. Ten rejon. Czyli tu jest teoretycznie pusto, ale stąd ja nie wiem, czy te najazdy mogą przychodzić. Podejrzewam, że mogą. Więc tu jest w miarę czysto. Więc cóż. Więc was dwóch na wszelki wypadek, jakby coś się tam pojawiało, jeszcze zapodziało, damy tu. Wyjdziecie tu. O właśnie, też jest niedobrze, bo jak mamy za dużo tutaj przekroczone, to tracimy, więc trzeba by tu pobudować parę rzeczy. Tesle na pewno.
Dobra, dwie Tesle. Wiatrak może jakiś, kurczę, by się przydał też. Bo energii mamy też mało. Chatek na razie nie możemy, bo żywności brakuje. Nie wiem, czy drugiego takiego nie wybudować przypadkiem. Wtedy moglibyśmy więcej i szybciej budować tych żołnierzy. Czy zwiadowców, czy jak to tam zwał. Na pewno głównym ograniczeniem teraz jest drewno, więc ten jeszcze jeden tartak by się przydał. Tu by było dobrze, tylko wieże Tesli potrzebujemy. Dobrze. Pierwsze co to musimy te tartaki. Trzynaście. Dobra, 13 to jest chyba najlepiej, co możemy tu zrobić. I zastanawiam się, czy jeszcze jeden tartak gdzieś tu nie skitrać, na przykład. Na przykład gdzieś tu, później. O, tu za wiele nie ma, dobra. Może tu trzeba było dwa tartaki zrobić. Bo tu jest za blisko jeden drugiego. Okej. No dobra, na razie może zostawmy tak. Gdzie jeszcze wierzę Tesli możemy zrobić? Tu. W tamtą stronę się rozbudujmy. Was proszę tam dalej. Kamienia mamy za dużo nawet. W sumie można by wyłączyć, bo jak tą kopalnię możemy wyłączyć, bo kamienia i tak nie potrzebujemy już więcej. Się marnuje tylko i wyłącznie. Tu się zastanawiam, czy nie wzmocnić troszkę. Tych murów. Bo w tym kierunku chyba się nie będę bardzo, tak powiedzmy, rozwijał. Jedzenia brakuje. Chatka myśliwego. Dwanaście. Tu trzeba było, tu zrobimy następną chatkę myśliwego. Tu wiele nie. Będzie jedzenie nas tu na pewno ograniczało. Dobra. Mamy trochę drewna. Tak, na wszelki wypadek tu zrobimy kolejną zaporę. Jakby tam czasem, nie wiem, czy tu będą te rajdy całe, no ale nie było nic wspomniane, ale kto tam wie. Dobra, wy możecie troszeczkę iść do przodu. Też możemy zrobić coś takiego. Tu nie widzę tego, więc może dajmy, powiedzmy, tak.
Dobra, dobra. Gdzie są mury atakowane? A, tu są jednak. Jednak się wzięli skądś tutaj. Powinniście sobie dać radę. Bardzo dobrze. A, bo ta jest jeszcze nie naprawiona. No, szybko, szybko naprawiać ją. No, czemu nie mogę tu dalej budować? Nie bardzo to rozumiem, ale okej. Coś się tu zbugowało, widzę. Bo ta Tesla powinna działać. Kurczę, weźmy to, wywalmy. Jeszcze raz zróbmy Teslę, bo coś się tu zbugowało. No dobrze. Tu jest ok. Tu zróbmy takie podwójne na razie, żeby się tym tutaj nie martwić. Brak zasobów. Żarcie oczywiście brakło. Atka myśliwego. No możemy tak w środku postawić. 12. Ja bym dał tak. I tak. Nie jest to idealne, ale... ale mogą tutaj być. Gdzie? A, tam jest jakiś kurde gostek, którego nie widać tak naprawdę. Ło! Dobra. Tu wydaje mi się, że trzeba by jeszcze jedną zrobić tak i tak. Wydaje mi się, że drugi taki ten nie, ale zamiast tego tu postawić coś takiego, bo tu jest widocznością kiepsko. Dobra, wy w zasadzie możecie stąd już wyjść, bo tu nie ma sensu, żebyście tutaj byli. Ewentualnie ciebie możemy przyporządkowywać tu, a ciebie możemy przyporządkować tu, żeby się już nie martwić tymi tutaj miejscami. Was wyślemy tam. Tu potrzebujemy taką jedną tą. Wy wracać do środka. Dwóch zostawimy tutaj. Reszta... reszta idzie tam. Nie wiem, czemu to się zbugowało. Tak jakoś nie możemy nic więcej tu zrobić. Może to jest końcówka mapy i dlatego. Dobra, chcę mieć taką tutaj bardziej umocnioną tą. Strukturę. Dobra, czas się wziąć za żywność, znowu brakuje. Atka myśliwego. Kurczę, będziemy musieli dalej się gdzieś rozprzestrzenić, bo na razie nie mamy gdzie tych chatek myśliwego robić. 14, tu było jakieś takie w miarę
15. Ok. Jedenaście. Dwanaście. I chyba tyle możemy zrobić. Dobra, więcej tych. Też musimy postawić. Mam nadzieję, że nie mamy jakiegoś ograniczenia czasowego. Dobra, cała ekipa stąd. No, chcę zobaczyć, co tu jest dalej. A, tu już zbliżamy się powoli do tych struktur. Ła, za bardzo. Okej. Myślę, że tutaj to ja bym wolał mieć podwójne mury, szczerze mówiąc. Tak na wszelki wypadek. A, tu już więcej nie możemy wybudować. A, wrogowie są zbyt blisko. No dobra. Weźcie ich tutaj, wyautujcie. Dobra, tych musimy więcej produkować, jednostek. Tylko największy problem to jest w tym momencie żywność. Do 400 dotrzeć to też jest kawałek, więc szczerze mówiąc musimy tutaj zacząć budować wszystko, tylko najpierw trzeba to oczyścić. Ten rejon. Ja bym tutaj to oczyścił. Bo ten rejon jest całkiem taki, widzę, fajny do obarykadowania. A, tutaj są te struktury tych. Okej. Nie wiem, czy za mało ich nie mamy, bo oni tam będą ciągle z tego wychodzić. Dobra, to musimy zrobić w sposób troszkę inny. Mianowicie tak. Anuluj. Brakuje robotników. No właśnie, wszystkiego brakuje i będzie żywności też brakowało. Więc na pewno musimy pomyśleć w pierwszej kolejności chatka myśliwego. Gdzieś jeszcze jakaś. Tu się jeszcze jakaś zmieści. Nie wiem, czy tu nie powinniśmy rozbudować sobie tak. A wy czemu żeście nie weszli do tego? Tam ich całkiem sporo się zbiera. Więc idź tam może. No, rozwalcie ich. A, musieli rozwalić tam. Dobra, taka placóweczka tam powinna wystarczyć. Natomiast wy... byście podeszli tutaj. Tesla Tower. Ja bym najchętniej ją dał gdzieś tu.
What do you want now? Roger that. Was poślemy tam. Tu jest trzech, to myślę, że wystarczy. Może jeszcze jednego tam dołączymy. O, akurat w głupim miejscu to postawiłem. Zrobimy coś takiego. Nie, wszyscy to tam nie idźcie. Część was proszę iść tu. Dlatego, że chciałem... zrobić coś takiego. O, jakiś większy jest. Dobra, jakoś sobie poradziliście. Mam nadzieję. Bo tu ich dużo przychodzi nagle. Dobra. To bym najchętniej też zamurował jakoś. Ale troszeczkę dalej i później. Więc na razie nie. Chcę tutaj obmurować ten fragment. Jeszcze Tesla. Gdzie można najdalej tą Teslę zbudować? Tutaj. O kurde. A, rozwalili mi. Dobrze. Czy mam jakieś jednostki jeszcze tutaj? Nie, tutaj nie mam żadnych jednostek. Tylko tą Tesla Tower mi tutaj zdjęli. A to akurat bym potrzebował. Chatka myśliwego. To w bardziej pustym otoczeniu. Tu nie można wybudować tej chatki? Liczyłem na to, że można. 8. Tutaj można skitrać chatkę. Tutaj można skitrać chatkę, tylko że... będziemy musieli ciągle tego pilnować. Nie, nie, nie chcę, żebyście atakowali. Stop, stójcie tam. Jeszcze coś tu proszę. A, kolejna Tesla Tower. Tylko, że nie mamy robotników. Ale za to mamy żarcia mnóstwo. Jakimś dziwnym trafem. Dobra, skitrajmy tutaj maksymalną liczbę tego. Zaraz robotników powinniśmy mieć. Tak zrobimy. Trochę bez ładu i składu to jest zbudowane, ale trudno. Robotników brakuje. Dopiero ich musi przywieźć ten.
Pociąg. Mam nadzieję, że ich zaraz przywiezie jakoś. Dobra. Po 3 przynajmniej. Jednostki. 2, 3, tu bym nawet dał 4. 4. Wy możecie sobie już tutaj dołączyć do pozostałych. Tego w ogóle nie... A, możemy zostawić, nie przeszkadza nam to. Tesla Tower. Jedna tu. Drugą dajmy tu. Jeden tu. A was dwóch damy gdzieś tutaj. Sprawdźcie ten rejon. Tu w ogóle sobie zastawimy. Żeby się nie musieć przejmować tym, gdzie są atakowane. A spokojnie, was tutaj jest wystarczająca ilość. Mam nadzieję. Zrobimy to tak. I tu możemy w zasadzie was... O. Okej, coś takiego możemy zrobić. I tu będzie potrzebna raczej wieża. Was możemy stąd... Was możemy stąd wyprowadzić tu na razie. Wy możecie wrócić do tamtych. Mam nadzieję, że ta struktura nie jest za daleko. A może być trochę, a może nie, zobaczymy. Dobra. Tu jeszcze, żeby było... Trzyrządowe mury są zabronione. Nie będą trzyrzędowe, tylko... dwurzędowe. Coś takiego. Będziemy potrzebowali na pewno większą armię. Trochę kolonistów jeszcze trzeba by tu wcisnąć. O, trochę to tak nieprzemyślanie zrobiłem. Pozostawiam sobie drogę. Ale trudno. I za chwilę będzie znowu problem z żywnością. Wy... Ładujecie się do tego, tej wieży, czyli tak, tu mamy wieżę, tu mamy wieżę. Tu zdaje się, że tu nie będzie tych, co nas atakują. Ty możesz w ogóle stąd iść do tych. Nie jesteś tu potrzebna. Okej. No, musimy to rozwalić i to nie będzie proste, ale po kolei, nie wszystko naraz. Najpierw żarcie, gdzie jeszcze moglibyśmy chatkę myśliwego skitrać. Tu jedno moglibyśmy skitrać. W zasadzie tyle. Tutaj to w zasadzie szkoda nawet tracić miejsca. Na pewno musimy gdzieś dalej. Tu by było dużo tych... nie tak dużo. Dobra. Wy
Przesuńcie, tu będziemy mieć punkt zborny. Teraz naszym celem to będzie głównie tutaj jednak doprodukowanie tych jednostek trochę. Może za dużo tych murów produkuje, no ale cóż. To jakby zacząć tutaj rozwalać, to by było dobrze. Cała ekipa nie jest zbyt liczna. No ale tu musimy mieć troszkę tych, którzy bronią, bo inaczej stąd będą przychodzić i denerwować nas, więc tu musimy troszkę ich mieć. Żywności mamy w sumie znowu ok. Dobra. Zasobów więcej w sumie nie potrzebujemy. Oprócz żywności nic nie potrzebujemy. 5, 7, 6. A w zasadzie nawet dobrej 6 żywności. Tu mamy pojedyncze mury, w ogóle zauważyłem. Z czego nie jestem bardzo zadowolony. I to jest w ogóle nieobtegowane murami. O, bo tu nie możemy tak zrobić. Dobra. No, tak trochę bez sensu wyszły te mury, ale okej. Dobra, ci sobie radzą. Jakoś sobie to wszyscy radzą. Na razie pompujemy tych. Mam nadzieję, że skończymy. W tym odcinku to nie skończymy. Kurczę, Felek. No ale trudno. Wolę wolno, ale skutecznie. Dobra, całą naszą ekipę plus ciebie. Tu w zasadzie 4 nie potrzebujemy. 3 nam wystarczą. O kurde, zaatakowałem go. Kurczę, tutaj się goście przydałby jeden. Wiesz co, idź tam do tego. Bo tam oni za bardzo sobie poczynają. Tu jest dziwnie cisza, tak naprawdę. Więc nie wiem, czy ciebie bym gdzieś tam nie dał. Może to osłabi troszeczkę, ale tu też wystarczy 3. Ale potrzebuję tu więcej gości. Bardzo dobrze. Energii brakuje. To nam powinno wystarczyć z energią. Tu będzie trzeba na pewno rozbudować później, ale to za chwilę. No dobra. Jestem pewien. Co tu mamy? Jakieś zasoby. Zasobami się później zajmiemy. Załatwmy najpierw tych takich, którzy gdzieś tam są po prostu. O, już zaczynamy atakować ich te struktury. Bardzo dobrze. To trochę potrwa, bo oni stamtąd wyłażą wtedy jak nie wiem co. O, właśnie. Strzelać, strzelać, szybko! Tutaj dobrze, bo mamy stąd jednak ten podciągnięte obronę. Powinniśmy sobie dać radę. Jak jeden załatwimy budynek, to będzie ich mniej. Bardzo dobrze. Are you sure?
załatwcie najpierw tych wszystkich. Po trochę do przodu. Dobra, załatwiliśmy tą strukturę. Teraz trzeba tylko pozbyć się tych wszystkich diabongów. Tu jest chyba żelazo. W sumie żołnierzy można byłoby produkować. Na razie nie zbieram tych zasobów, bo i tak mamy pełny magazyn. No, i tak zebrałem. Trudno. To strata jest dla nas. Dobra, szybko. Zróbcie porządek. Jak będę wiedział, że tutaj jest spokój, to wtedy możemy ruszać na tamto. Tu sobie wybudujemy jakiś taki mur. W sumie wieżę Tesli można by od razu już tu zrobić jakąś. Jedną tu. Drugą gdzieś tu. Czego nam brakuje? Żywności, matka myśliwego. O, to może nie jest najlepsza chatka myśliwego, nie. To może nie. Ok. Teraz. Teraz możemy tutaj. Ja bym to zrobił jakoś tak. Czyli jeszcze jedną wieżę Tesli wybudował. Może było nie najlepsze. Tutaj miejsce. Weźcie, załatwcie, bo ich jeszcze tam jest kupa. Tu sobie zrobimy takie w sumie byle co, ale czy ty możesz to zebrać? No dobra. No tu akurat jest głupie, tak, ale w sumie raz, dwa i tu powinno nam wystarczyć parę tych. Weźcie ich, ojeju, ile ich tam jeszcze jest, kurczę. Trzeba to wyczyścić, żeby nam to nie przeszkadzało. Wy wszyscy możecie już tu przejść. Tam już nie jesteście, o kurde. Zablokowali się. No dobra. To nie potrzebujemy tutaj. Wy możecie tu czekać, na zewnątrz. Gdzie? A, to standardowe to miejsce. Nie jest za dobrze rozwiązane z tymi miejscami. Bo oni jednak są troszkę poza zasięgiem. Ale się trzyma tam to miejsce, więc to jest najważniejsze. Żywność i tak dalej. To wszystko zaraz zrobimy. Chatka, rybaka. Nie rybaka, tylko myśliwego. Kurde, tu w ogóle są dziadowskie jakieś tereny. Are ready.
No, to są cienkie chatki straszne. Ale cóż można z tym poradzić? Wy ładujcie się tu. A wy, Baz bym chciał, żebyście tutaj troszkę jednak ich... Nie wiem, czy nie powinniśmy jeszcze dalej się tutaj rozprzestrzenić mimo wszystko. Choćby po to, żeby tutaj wybudować sobie te chatki myśliwego. Oj, chyba za blisko ich tu dałem, ale dobra, może żaden nie zginie. Może tu w ogóle już nie ma dalej wyjścia, więc byłoby tu spokojnie. A, może tu nie ma już więcej tych przejścia. A, to nawet niepotrzebnie, żeśmy te struktury tutaj budowali, szczerze mówiąc. Tak, tutaj w zasadzie jest czysto. Okej. Okay. To cała ekipa idziemy tam. Niepotrzebnie tutaj robiliśmy tylu tych. Jednego możemy tu na wszelki wypadek gościa zostawić. Jakby czasem coś tutaj się działo złego. Dobrze. Musimy 400 osiągnąć chatek. O, to trochę tego będzie. 42 minuty. Dobra. Kończymy na ten odcinek. Fajnie się w to gra, ale to troszkę jednak czasu schodzi. Musimy dobudować jeszcze troszkę, bo tutaj tych struktur jest dużo na kupie, więc ja myślę, że trzeba będzie tutaj wybudować na przykład wieżę strażnicę i tutaj zrobić jeszcze taki mur i wtedy będzie nam łatwiej troszkę. Ale to już myślę w następnym odcinku. Na razie dziękuję za obejrzenie tego, dziękuję za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.